Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim i skrowym. Dzisiaj zaproponuję Wam trening szeregu gimnastycznego, ale dosyć trudnego, ponieważ rozpoczyna się skokiem, wyskokiem. Potem jest 13 metrów, czyli 3 ciasne fule do na razie stacjonatki, ale będzie tam stał okser. Potem jest na fule, krzyżak, fula, okser. I wszystko to za chwilkę po rozgrzewce pójdzie do góry, powstaną dwa oksery i stacjonaty same, więc zapraszam Was do oglądania. No, zaczynamy wejście skokiem, wyskokiem, kawaletkami. Potem jest 13 metrów ustawione na 3 fule do stacjonatki. Fula, fula, stacjonatka. To się zaraz zamieni w okserki, ale na rozgrzewce jeszcze proponujemy koniom tą spokojniejszą wersję. Tak, pola spokojniej ciałem. Rękę Daria, długa noga, do samego dołu. Tak, super. I spokój, spokój. Tak, dobrze. Dobrze, tylko więcej ręki. Ale dobrze. Tak, żeby czekać i zostawiać konia troszeczkę, żeby on... O, właśnie, dobrze. Wycofuj ramiona. Dobrze, troszkę zabrakło przed krzyżakiem wycofania, nie? Tak, i długa noga, do, tak, tak, dobrze, co czułaś? Ale stępują na razie i jedzie pola. Dobrze, lepiej. Ale słuchaj, Justa miała rację, wiesz o tym? No, ona powiedziała, jak się jedzie z prawego, to na lewy pani, dobrze. Troszkę pola i nic nie zmieniać, dziewczyny. Być pewnym na odbiciu, ręką po grzywie do przodu, nie dociskać. Bardzo dobrze, super. Bardzo dobrze, taki spokój, rytm i nic się nie... Tak, nic się nie przejmuj. Mówią mi spokojnie, bądź pewna na odbiciu. Tak, i spokój. Raz, dwa, trzy, dobrze. Raz, dobrze. Super, tylko patrz bardziej... Tak, i spokój, rytm. Daleko patrz. Kontrola, kontrola. Dobrze. Uwagi, noga do dołu, tak żeby lądować w strzemie, żeby maksymalnie utrzymywać równowagę. Dobrze, tam urwałaś fulę, nie? Jedź jeszcze raz i spokojnie, przejdź sobie do kłusa, wycisz ją troszeczkę. Tak, dobrze było, tak, tylko tutaj przypilnuj po skoku, wyskoku, tak, żeby ona dołożyła jednak tą trzecią fulę, żeby nie szła na szerokość. Tak, dobrze, dobrze, okej, przerwa. Tak, spokojnie dojeżdżasz, pilnujesz tylko sygnał. Raz, dobrze. I raz, dwa, trzy. I domykasz łydkę. Teraz domykasz. Domykasz. Tak, i jeszcze raz. Półparadka, domykasz łydkę. Tak, tak. Dobra, dobra, jedź, dobra. Super. Dobry koń. Zestawienie koni, które miałam, to Justa, która jest już dosyć doświadczonym koniem, jeśli chodzi o skoki. No i Daisy, która jest mimo wszystko młodym koniem, wchodzi w 6. rok życia. I dla niej to było na pewno o wiele trudniejsze zadanie. Jak widzieliście, że gdzieś tam, jak już musiała się skrócić na tych 3 fulach, no to trochę jej brakowało pewności do następnej przeszkody. Ale potem rozszerzyłam troszeczkę, bo pamiętajcie o tym, że jak widzimy, że dla konia jest trochę zbyt trudne zadanie, to trzeba wycofać się i dać trochę więcej przestrzeni, czyli tak naprawdę aktywnie pojechać na dłuższe 3 fule, żeby koń pewnie wszedł w okser i w następne trudniejsze zadanie, czyli tutaj te zadanie nie należało do łatwych, bo to były 2 skoki, fula, skok, fula, skok i doprowadzenie na 3 fule do okserka. Z bardzo wolnego najazdu, tak naprawdę z kłusa, skok, wyskok i dopiero tam się zaczynało zadanie, więc zadanie trudne dla młodego konia, bardzo wymagające, ale głównie chodziło nam o to, żeby właśnie dziewczyny, amazonki i konie wyrównały jakość fuli, tak? Tutaj to zadanie je bardzo prowokowało do tego, żeby rzeczywiście ta fula była jakościowo dobra, czyli po prostu, żeby
galop był pod górę i aktywny. No i tutaj fajny był przykład tego, że starszy koń bez problemu się wycofywał, mimo że była mocna energia tak jakby do przeszkody. A dla młodego konia typu Daisy jeszcze to było zadanie dosyć wymagające. Zrobiła to, ale jeszcze nie na tyle, żeby nas to w 100% satysfakcjonowało, ale przyjdzie na to czas, ona to zrobi oczywiście, jak wzmocni się i poczuje się pewniej w tak trudnych zadaniach. Więc myślę, że trening zaliczam naprawdę do udanych, bo konie się bardzo starały, super skoki oddawały. Więc myślę, że jak spróbujecie u siebie w domu takie zadanie przeprowadzić swoim jeźdźcom, to pamiętajcie o tym, że jak koń będzie miał trudność z odległością, nie brnijcie w to, bo to tylko idzie niestety w złym kierunku, konie tracą pewność. Tak jak tutaj właśnie Daisy było ciężko na te trzy fule, trochę się wahała na te ciaśniejsze trzy fule, to ja 1,5 metra jej rozszerzyłam, tak żeby mogła tą swoją fulą spróbować przegalopować to na czysto. I to jest bardzo ważne, żebyście mieli właśnie takie spojrzenie na pracę z końmi, żeby im budować pewność, budować chęć do skoku, a nie żyłować, nie? Nie wyciskać tego, a bo on musi tak zrobić, bo koniec musi. Widocznie dzisiaj nie jest na to gotowy lub jeszcze nie jest, jeśli chodzi o mięśnie, gotowy na takie zadanie, więc musimy mieć to na uwadze. Ja uważam, że trening zakończyliśmy naprawdę super, bo konie oddały bardzo dobre skoki i jeźdźcy bardzo dobrze prowadzili je pod tym kątem, że dały się poprowadzić tak jak zadanie, tak jak dałam im zadanie, więc super. I spokój. Tak, dobrze. I raz, widzisz? Dobrze. Teraz super. Bardzo dobrze. Przerwa. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mi się podobał ten trening bardzo. Mogliśmy wykorzystać całą halę i naprawdę wyglądało to naprawdę przyzwoicie, jeśli chodzi o moich jeźdźców i o konie. Bardzo cieszy mnie to, że moje dziewczyny progresują z każdym treningiem i to, że ja mówię wycofaj ramiona, naprawdę się to wydarza. Zresztą widzieliście to na filmie, były poprawki, były bardzo dobre skoki, bo pamiętajcie, że na każdym treningu pojawiają się błędy i te błędy trzeba poprawić w jakiejś tam swojej skali i ważne jest to, żeby zakończyć na dobrym dla jeźdźca i dla konia. I ja uważam, że ten trening zakończyliśmy na naprawdę dobrym, wszystkie błędy były poprawione, konie spokojne, oddały parę skoków, nie było to doprowadzenie konia do zmęczenia, tylko właśnie jeszcze w sile i w chęci i aktywności konie zakończyły trening, więc pozytywne wzmocnienie działa. Ja tymczasem się, słuchajcie, żegnam. Mam nadzieję, że Wam się taki film podobał i zachęcam Was do odwiedzenia naszej stadniny, przyjechania na trening, przyjechania po prostu zobaczyć nasze konie albo na przykład na wakacje w siodle, które już prężnie sprzedają się i miejsca schodzą jak świeże bułeczki, więc warto, słuchajcie, zajrzeć na naszą stronę i rozeznać się, gdzie jeszcze na jakim turnusie zostało miejsce. Ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia.